Siema, witam was już w ostatnim odcinku Daily. Jesteśmy w Need for Speedzie Hicie, ale jak można zauważyć, nie jest taki zwykły Need for Speed Hit, ponieważ jesteśmy na modyfikacji Project Unite 3.0, która nie jest tylko modem podkręcającym, nie wiem czy podkręcającym, to już zależy od gustu, zmieniającym grafikę, ale też na przykład tuning, ponieważ dodaje nowe części. Nie wiem czy akurat tutaj, ale w osiągach mam tutaj opisane w przypadku opon, są normalnie opisane opony, tak? Już mamy tutaj na przykład markę podaną, tutaj kolejna, także no jest to zmieniające tuning, właśnie grafikę. Można sobie też wybrać opcję tej modyfikacji ze zmienionym handlingiem samochodów, żeby nie był arcade'owy, tylko żeby był simcade'owy. Albo można też oczywiście wybrać opcję z ulepszonym trybem arcade. Także ja mam tutaj McLaren F1 z 93 roku i zaraz sobie nim wyjedziemy chyba, albo tym naszym Mustangiem. A i od razu mówię, że na Need for Speed Unite nie działa hydraulika oraz takie bardzo niskie zawieszenia, bo jak widzicie, to się właśnie dzieje z oponami. No, nie wygląda to zbyt dobrze, dlatego nie można robić zbyt niskiego właśnie no zawieszenia ani hydrauliki, bo wtedy auto po prostu wchodzi w podłogę i to brzydko wygląda bardzo. Także dobra, no jak jesteśmy na Unite, to weźmiemy coś innego, czyli ten McLaren. Sobie wyjedziemy w dzień, ponieważ są dodane nowe opcje pogodowe. I właśnie między innymi są nowe wschody słońca, jakieś tam no inne warunki pogodowe, inaczej wygląda dzień. Bo w sumie w nocy tam za bardzo się nie ma co zmieniać. O, na przykład teraz mamy taką fajną pogodę nawet. Hej, tu Raziel. Wróćmy do roboty, lepiej nie kazać klientom czekać. No, także wyjdziemy sobie. No, od razu widać jakąś zmianę, tak? To już zależy od gustu czyjegoś, czy wygląda to lepiej, czy gorzej, ale na pewno widać więcej zieleni. Jest na pewno bardziej zielono. I no, jakoś inaczej ten teren wygląda. Jakaś ta droga taka ładniejsza i jakoś mamy taki większy zasięg widoku, tak? Bo nie ma tej takiej mgiełki tutaj, więc mam większy zasięg. No i oczywiście miasto też takie przejrzyste się zrobiło, woda taka ładniejsza jakby. Także no mamy pieniędzy, ile? 500 tysięcy, 525. Także no będzie można coś poszaleć. Mam nadzieję, że nie będzie to, o właśnie. Na przykład system driftingu też jest zmieniony. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyny odcinek z Need for Speed Unite. Także co? Dzisiaj zajmiemy sobie się taką jazdą, takim delektowaniem się. Następnym razem, w następnym odcinku może z Need for Speed Unite, to może coś więcej podziałem, może jakiś nowy samochód uda nam się kupić, tuningować właśnie na tych nowych opcjach. Także teraz mamy tutaj McLaren F1 z czarnego rynku. Bo nie wiem dlaczego, ja w ogóle nie robiłem zadań czarnego rynku w tej bazowej grze. A tutaj wchodzę i nagle mam, dostaję komunikat, że odblokowałem wszystkie samochody, że mam odblokowane wszystkie samochody, że mam właśnie tego McLarena, a ten McLaren z właśnie w tej bazowej części gry jest z płatnego dodatku chyba, tak? Z płatnego DLC do czarnego rynku, bo wiem, że jest Aston Martin DB12 chyba z czarnego rynku, on jest za darmo, ale ja w ogóle tych zadań czarnego rynku nie robiłem, dlatego się tak zdziwiłem, skąd ja w ogóle, jak to się w ogóle stało, że ja to mam, nie? O, i właśnie, trafiki są ulepszone, ulepszone trafiki, ulepszona policja, jak widzicie, tutaj stoi Dodge policyjny od razu, a tam pojechał ulepszony trafik. Proszę bardzo, to jest Porsche Panamera, tak?
ma rejestrację Unite. Ja mam rejestrację Hit jeszcze, nie wiem dlaczego. Ale no, ma rejestrację Unite, jest to Porsche markowe, którego w bazowej części gry no, nie zobaczycie na ulicach. I te auta są od razu widzicie w takiej lepszej jakości. I oczywiście zmienione są też dźwięki samochodów, tak? Nawet tych z trafiku. Nawet możecie sobie posłuchać teraz tego Porsche. Także jak widzicie, ta modyfikacja ulepsza trochę ten silnik tej gry i w ogóle takie inne rzeczy. I jest też zmieniony HUD, jak widzicie, inna mapka, inny licznik prędkości. No i jak już mówiłem, jest inny właśnie dźwięk silnika. Także spróbujmy teraz odpalić McLarena, zobaczymy jak będzie brzmiał. A właśnie, i twórcy modyfikacji powiedzieli, żeby nie zmieniać nic, jeśli chodzi o ulepszenia, zmiany dźwięku wydechu w samochodach. Bo po prostu lepsze odczucia będą, jeśli nie będziemy tam nic ruszać, dlatego... No, jak będziemy tuningować coś na Unite, to na pewno nie będziemy tego tykać, tak? W sumie przydałoby się trochę szybciej pojechać. No może nie tak, ale... No na pewno gra wygląda teraz inaczej. Także mówię, że... To czy lepiej, to już zależy od... gustu. Na przykład komuś może się bardziej podobać styl bazowej części gry, a innym może się podobać na przykład wersja na Project Unite 3.0. I co, no może pojedziemy sobie jakiś wyścig, co? Bo tak jeszcze... Jakiś taki lepszy, bo ja mam poziom samochodu, który? 326, 326 punktów. Ten jest za mocny trochę. O, ale ten? 67 tysięcy chętnie przytulę. Także możemy pojechać. I na Unite będą jeszcze lepsze fotki wychodzić, więc to już w ogóle. Tutaj widzę, że jedzie policja gdzieś. Zobaczymy. No to akurat zwykła policja. Ale jak widzieliście wcześniej, tam na tej stacji benzynowej, co byliśmy wcześniej przed chwilą, to tam stał Dodge od razu, chyba ze zmienioną skórką nawet, ale to nie wiem, może w bazowej wersji gry też tak jest. Ja się tam nie spotykam za często z tym, więc po prostu nie wiem. Dobra, mamy. No i oczywiście ekrany wczytywania też są inne, salon samochodowy też wygląda trochę inaczej. Także... No, inaczej trochę jest z tym. A, i ten McLaren jest w ogóle nieulepszany jakby co, nie? Taki customowy dostałem. Ajajajajaj, no właśnie mówię. Sterowanie trochę zmienione. A, i od razu chcę zaznaczyć, że ja nie mam tego sterowania simcade'owego, czyli tej opcji symulacyjnej, tylko ja mam ulepszony tryb arcade, na którym i tak ciężko się wchodzi na tym ręcznym. Jeśli przegram na tym trybie, gdzie mam lepszy samochód od innych, to będzie trochę wstyd. No ale no, inne sterowanie tutaj jest, więc... Właśnie widzicie, że inaczej się w zakręty na tym ręcznym wchodzi. No i nitro mam to takie słabe, co prawie nic nie daje.
tutaj. Nie wiem, czy AI jest ulepszone tych przeciwników, ale... Może jest, może nie jest. Chyba nie. Ale... W sumie to nie wiem. Okej, już jest drugie okrążenie z trzech, a dalej nie jestem pierwszy, to jest bardzo przykre. Na normalnym sterowaniu... Pewnie już bym był dawno zostawił te boty w tyle. Ale na pewno na tym modzie będzie się nam łatwiej driftowało niż na tej bazowej części gry, tak? Znaczy, czy łatwiej? No na pewno inaczej. Aj, znowu za dużo mocy. Nie umiem wyczuć tego jeszcze. Dobra, wyprzedzimy to Porsche. Goni mnie cały czas. Aj, no co jest ze mną nie tak, że ja nie potrafię wyczuć tej mocy? Dobra, jest. Czasami już chyba wolę nie ryzykować z tym driftem. Dobra, już powoli ich tam zostawiam w tyle. Ojajaj. Spokojnie, McLaren to nie jest auto na offroad. Aj, no co jest nie tak? No nie mogę po prostu z tego. Jak pewnie możecie zauważyć, samochody nie... jest inaczej trochę zrobiony ten system niszczenia się chyba pojazdów. Ponieważ nie jest tak jak w bazowej wersji gry, czyli że od samej jazdy jakby brudzi nam się samochód, czy nie wiem, czy rysuje, tak jak jest w podstawce. Czyli że po prostu jedziecie sobie tam szybko, jakoś nie wiem, z 250 na godzinę, nie? Czy jakoś tak. I po prostu jedziecie prostą drogą, nie wpadacie na żadne przeszkody. I nagle odwracacie się na bok, a tu macie takie jakieś czarne krechy na drzwiach. No to tutaj tak nie jest. Tutaj niszczy się tak tylko trochę od faktycznego uderzenia, od samej jazdy się nie niszczy. Poczekajcie chwilę. Muszę tutaj małego agenta przypilnować, bo tutaj rozrabia mi coś. Także co, no... Tak się prezentuje Project Unite. Także no... Napiszcie pod tym ostatnim odcinkiem z Need for Speed'a Hita, czyli to, co skończyliśmy robić Mustanga,
napiszcie po prostu, jaki samochód mam zrobić tutaj na tej modyfikacji z Unite'a, żeby go właśnie zrobić tutaj na tej nowej opcji tuningowej. O, albo proszę bardzo, taki Mustang sobie stoi. No, w normalnej wersji gry byście nie spotkali takiego, tak? To już nawet z kierowcą jest. Dzień dobry. Pan ma śmierć w oczach normalnie. Czemu pan jeździ w maseczce w samochodzie? W sumie ja też jeżdżę. Jezu, co się panu dzieje z rękami? Ale ładny samochód pan ma przynajmniej. No. To ja tu nie przeszkadzam. No, ale no może byśmy takiego Mustanga zrobili na Unite, jakiego ten dziwny pan ma. No. W sumie ten Mustang jest bardzo ładny. Jak już zrobiliśmy starego Mustanga, to możemy zrobić też nowego, no właśnie na modyfikacji Unite. Także... Nie, no po prostu piszcie, no. Piszcie, jakie furki chcecie. O, i mam teraz pomysł. Dam wam to, co możecie wybrać. Do wyboru będziecie mieli jakieś samochody, bo... No, jeszcze ktoś da jakiś samochód taki, którego po prostu tutaj nie ma i tyle będzie. Także... Zaczynamy. No, do naszego tuningu może wejść Acura NSX, Acura RSX Type S, Alfa Romeo Giulia, Aston Martin DB11, Aston Martin DB5, DB11. Na Vulcana będę musiał trochę pozbierać, ale załóżmy, że też będzie mógł wejść w nasz zestaw. Audi R8 V10, Audi S5, BMW i8 Coupe, BMW i8 Roadster, BMW M2, BMW M3 Evolution 2, BMW M3 E46, BMW M3 E92, BMW M4 Coupe, BMW M4, tylko że kabriolet, BMW M4 GTS, BMW M5, BMW X6M, BMW Z4 M400i, Buick Regal GNX, Chevrolet Bel Air Sport Coupe. Co, agencie, zejść chcesz? Proszę. Chevrolet C10 Step Style Pickup, Chevrolet Camaro SS350, Camaro Z28, Colorado ZR2, Chevrolet Corvette Grand Sport C7. Znowu mi tam rozwalasz. Chevrolet Corvette Z06, Chevrolet Corvette ZR1, Dodge Challenger SLT8, Dodge Challenger LT, Ferrari 458 Italia, Ferrari 458 Spider, Ferrari 488 GTB, Ferrari 488, Ferrari F40. No i na te bym musiał pozbierać pieniądze, czyli na FXXK Evo i na LaFerrari to bym musiał pieniądze trochę pozbierać, bo nie mam. Ale Ferrari Testarossa Coupe, Ford F150 Raptor, Ford Focus RS, Ford GT, Ford Mustang. Ford Mustang to... A to ten nie, bo my go robiliśmy przecież ostatnio. Ford Mustang GT Fox Body, Ford Mustang GT, Honda Civic Type R. To ja głosuję na Honda Civic, bo Civic są niezniszczalne oczywiście. Tego mamy, ale też możecie napisać. Honda NSX Type R, Honda S2000, Infiniti Q60S, Jaguar F-Type R Coupe,
Jaguar F-Type R Convertible. Na Regerę mnie nie stać. Lamborghini Aventador SLP. Lamborghini Aventador S Roadster. Lamborghini Aventador SVJ Coupé. Aventador SVJ Roadster. Countach. Diablo. Huracan. Huracan Spider. Huracan Performante. Huracan Performante Spider. Murcielago. Nie, jak to się czyta? Murcielago się czyta chyba, tak? Land Rover Defender. Lotus XHS. Mazda MX-5. Mazda MX-5 znowu. Mazda RX-7. McLaren 570S. McLaren 570S Spider. 600 LT McLaren. Tego mamy. Dlatego mnie nie stać na pojedynkę. Na tego też mnie nie stać. Mercedes AMG. Mercedes AMG znowu, tylko to jest G63, a to jest A45. Mercedes GT. GTR. GTS Roadster. C63. Mercury Cougar. Ktoś nie wiem czy... Dobra, też może być. Mini John Cooper Works Countryman. Mitsubishi Lancer Evolution. Znowu Lancer Evolution X. 180 SX Type X. Nissan 240 ZG. 350Z. 370Z. 370Z znowu. Tylko Red Bull Edition. 370Z Nismo. GTR. GTR Nismo. Silva Spec R. Skyline. Skyline GTR. Znowu Skyline GTR. Na Pagani mnie nie stać. Na Playmove Polestar. Pontiac Firebird. Porsche Cayman GT4. Kolejny Cayman, tylko że inny. Carrera RS. Carrera S. Carrera GTS. GTS Cabrio. GT2 RS. GT3 RS. Porsche Targa 4. Turbo S. Turbo S Cabrio. 918 Spider. Panamera Turbo. Land Range Rover Sport. Viper GTS. Subaru BRZ. Impreza WRX STI. Impreza WRX STI. Volkswagen Beetle 1200. Volkswagen Golf GTI. Jedynka Golf. Golf 7. Volvo 242DL. I Volvo Amazon 121. Także no trochę tego jest. Nie wiem, jak chcecie możecie sobie poprzewijać. Poprzewijać sobie możecie. Coś wybrać. Nie wiem, cokolwiek. Co przeczytałem. Także wybierzcie sobie coś. Ja zrobię jeszcze jeden wyścig może. Taki ostatni, chyba. Albo nie, dobra, to już chyba będzie koniec odcinka. Także co, mam nadzieję, że widzę się z wami w kolejnym odcinku z Need for Speed Unite. Siema.